Amelia i Wiktor mieszkają w Józefosławiu na Mazowszu. Przez ostatni rok uczyli się zdalnie w domu. Mieli laptopy i łączyli się z klasą przez internet. Nauka zdalna wymaga odpowiedniego sprzętu. Sprzęt do nauki Amelia i Wiktor dostali w szkole. 55 milionów złotych dla uczniów, nauczycieli i szkół na Mazowszu. Jedno Mazowsze!